No witam. Korzystając z tego, że mamy piękną pogodę, a dawno nie było nic nagrywane na kanale, postanowiłem nagrać coś ciekawego. Temat, który wybrałem sobie na dzisiejszy odcinek, jest to temat kontrowersyjny. Jest to mianowicie socjalizm, o którym tak naprawdę dużo się ostatnio mówi. Prawda jest taka, że zarówno argumenty zwolenników socjalizmu, jak i kapitalizmu są jak najbardziej słuszne, ponieważ idealny system nie istnieje i zarówno socjalizm, jak i kapitalizm mają swoje wady, ale oczywiście mają też swoje zalety, o których dzisiaj też sobie porozmawiamy. No dobrze, a więc czym jest ten cały socjalizm? Bo wydaje mi się, że całkiem sporo ludzi ma z tym problem i nie do końca to rozumie. A więc wyobraź sobie, że jest jakaś osada, w której żyje powiedzmy tam 1000 osób. W tej osadzie są ludzie, którzy wykonują tam sobie różne czynności. No i w ten sposób zarabiają pieniądze. Każda z tych osób oddaje część swoich zarobionych pieniędzy do takiego skarbca. W tym skarbcu jest jeden taki główny zarządzający i on tymi pieniążkami dysponuje i rozporządza po całej osadzie, dbając o to, aby ta osada się rozwijała cały czas, aby po prostu mieszkańcom żyło się lepiej, tak? W momencie, gdy jedna z osób zachoruje, czy tam ulegnie wypadkowi, po prostu straci możliwość, jakby to powiedzieć, straci możliwość kontynuowania spokojnego życia, tak? No to wtedy właśnie otrzymuje te pieniądze ze skarbca, które tak naprawdę pozwalają jej dalej funkcjonować. Czyli mówiąc w skrócie, tak naprawdę wszyscy mieszkańcy są od siebie zależni. Osoby, które mają więcej, dzielą się z osobami, które mają mniej i w ten sposób dana osada po prostu jest na jakimś tam wspólnym poziomie. A zatem skąd tak wielu przeciwników tego systemu? Tutaj jest malutki problem, bo wpływ na to ma wiele czynników. Pierwszym czynnikiem jest przede wszystkim to, że ludzie nienawidzą socjalizmu za to, że wprowadza bardzo wiele udziwnień przede wszystkim. Rzeczy, które wydają się normalnie być dziwne, tak naprawdę są w socjalizmie akceptowalne. Kolejną wadą tego właśnie systemu jest przede wszystkim to, że są bardzo wysokie podatki. Niestety, ale drogi, szpitale, cała infrastruktura, oczywiście ten socjal, czyli ta pomoc, to kosztuje. I to kosztuje gigantyczne pieniądze. Oczywiście państwo też chce, aby wszystkie praktycznie sfery życia były reglamentowane. Państwo chce ingerować w każdą sferę życia obywateli i oczywiście tworzy bezsensowne bardzo często przepisy. No a jak tworzy bezsensowne przepisy, no to oczywiście musi też być ogromna armia urzędników, która będzie to wszystko kontrolować, tak? Powstają wszelkiego rodzaju lobby, które dbają oczywiście o swoje, przede wszystkim o swoje interesy. Proszę sobie wyobrazić, że te tęgie umysły z Brukseli wymyśliły sobie, że nawet takie proste urządzenie jak toaleta trzeba skomplikować i musi być opracowany specjalny dokument, aby po prostu była równomierna ilość częstotliwości spłukań, bo to tak nie może być, że każdy sedes będzie sobie inny, aby jak to oni mówią, uregulować dziki rynek toaletowy. Jednak tak jak powiedziałem na początku, socjalizm ma też kilka bardzo ważnych zalet przede wszystkim. Główną zaletą jest to, że minimalizuje się skrajne ubóstwo. No a skoro minimalizuje się skrajne ubóstwo, no to oczywiście też minimalizuje się przestępczość. Bo musimy wiedzieć jedno, że przestępcom nikt nie zostaje z wyboru. Jeszcze żaden człowiek nie urodził się przestępcą, a po prostu do tego zmusza życie. Kolejną bardzo ważną zaletą jest to, przede wszystkim, że obywatele czują się względnie bezpieczni. Obywatel wie,
że po prostu w razie utraty pracy, gdy po prostu ulegnie jakiemuś wypadkowi, czy coś po prostu się zdarzy bardzo nieprzyjemnego w życiu, to po prostu państwo mu pomoże i nie zostaje na lodzie. Co za tym idzie? No to ludzie oczywiście mają dużo niższy współczynnik stresu, a skoro mają niższy współczynnik stresu, no to oczywiście też dużo rzadziej zapadają na ciężkie choroby, ponieważ stres niestety ma katastrofalny wpływ na nasze zdrowie, a w konsekwencji też i życie. Podsumowując, to w tym odcinku chciałem pokazać tylko ideologię tego systemu. Nie uważam, by ten system był zły. Wręcz przeciwnie. Uważam, że bardzo często pomaga ten system dla osób, które tej pomocy potrzebują. Osoby te zazwyczaj albo nie umieją kombinować, albo po prostu nie chcą. Jedyne, czego oczekują, to jest zwyczajne, spokojne życie. W mojej opinii również obecne kraje, które działają w tym systemie, działają bardzo, ale to bardzo źle. Ponieważ działają wbrew całej logice pomocy dla osoby, która tej pomocy potrzebuje. Jeśli nadal będą kontynuować swoje poczynania, to jest to najprostsza droga do upadku. Ponieważ piękną ideologię przerobiono w maszynkę do zarabiania pieniędzy. A to nigdy nie kończy się dobrze. Pamiętaj, że jest to tylko i wyłącznie moja opinia, z którą oczywiście możesz się zgodzić, możesz się nie zgodzić. Oczywiście warto mi byłoby napisać w komentarzu, czy materiał się podobał, czy materiał się nie podobał. Jeżeli się nie podobało, no to co by fajnie było poprawić. No i to tyle w sumie. Dzięki za oglądanie, no i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!